Siemanko, z tej strony DJ Fidik, Siła Spokoju TV. Witam Was w kolejnym odcinku naszego szalonego wideobloga Straight Out of the Box. Dzisiaj otwieramy kolejne pudełko z już zaprzyjaźnionej firmy z drugiego tłoczenia. Jest to firma, którą już polecaliśmy Wam, Straight Out of the Box, otwierając wszystkie nasze dotychczasowe wydawnictwa, zapakowane w fajne antyramy. Jeśli ktoś oglądał, to pamięta, jeśli nie oglądał, to zapraszamy na Siła Spokoju na YouTube, łamane przez Siła Spokoju TV, i tam poszukajcie playlisty Straight Out of the Box. Jest to kolejna paczka z tej firmy, ponieważ nasz label nie próżnuje. Cały czas wychodzą nowe produkcje, nowe rzeczy, nowe premiery. Od początku tego roku doczekaliśmy się już czterech premier. Ignac I z płytą Dobrze Będzie, Więzo i Magia z płytą Prometeusz, Generacja Lunatyków z płytą Więcej Mocy. Premiera Generacji Lunatyków była dokładnie wczoraj w Raciborzu i zespół Zigmonty z płytą Posiłki. No więc oczywiście jest jakaś tam fakturka, która oznajmia, że koszta były niewielkie, ale o tym nie będziemy rozmawiać, bo to jest nieistotne. I co my tu mamy? No więc mamy tutaj, pozwólcie, że odłożę ten szalony papier tekturowy w inne miejsce i postaram się chronologicznie przybliżyć wszystkie wydawnictwa, które udało mi się zapakować w antyramy. Pierwsze z nich to płyta Prometeusz zespołu Więzo i Magia, STZ Familia. Znani Wam też pewnie z półfinału Żywego Rapu w edycji 2013. Bardzo sympatyczne małżeństwo pochodzące ze Szczyrku. Płyta zawiera odrobinę takiego szalonego, innoklimatycznego hip-hopu. Bardzo ją polecamy. Jest do kupienia u nas na naszej stronie siłaspokoju.com. Także Więzo i Magia Prometeusz. Tutaj oni sobie też zażyczyli taką okładeczkę, więc zrobiliśmy dwie. Każdy z zespołów, który u nas wydaje, jeśli chciałby taką okładeczkę, to po prostu zapraszamy. Dajcie znać, też dla Was coś takiego wykombinujemy. Kolejna, chyba najdłużej oczekiwana przeze mnie płyta, wydawnictwo Siła Spokoju, jakiego się najdłużej, że tak powiem, nie mogłem doczekać, to jest płyta Zigmontów. Zespół mojego serdecznego przyjaciela Zygiego Litwina, oryginalnie pochodzący ze Śląska, teraz Zygi stacjonuje w Krakowie. Jest to kolejne wydawnictwo z serii takich eksperymentalnych pozycji w moim katalogu. Tak jak już wcześniej pojawiło się Elektrodów, DJ-a Wojaka czy Jaros Beats, DJ-a Jarosa, tak teraz pojawia się produkcja Zygiego Litwina. Jest to bardzo porządna dawka dobrej jakościowo muzyki, do której odsłuchu Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zigmonty, płyta Posiłki, jak widzicie, jest też zapakowana już w tą rameczkę jak należy. No i ostatnią płytką, którą zapakowaliśmy teraz tym razem w ramkę, jest płyta, której premiera, jak już wspomniałem, była wczoraj. Generacja Lunatyków z płytą Więcej Mocy. Wary i Leon Leonidas, Anton, trzech ziomków z Raciborza. W tej chwili Leon już koncertuje sam. Oczywiście nie wiem, czy tak już będzie na stałe, czy coś się może zmieni. Niemniej wczoraj grał swój kolejny, już którego widziałem, drugi solowy koncert z tego materiału. Zapraszam bardzo serdecznie. Mocna porcja prawdziwego polskiego hip-hopu, rapu, zajaranego West Coastem, no i w klimacie, i naprawdę czegoś takiego jeszcze nie było. Fajni goście, bo jest na tej płycie Fu, jest na tej płycie Agnieszka Bill, są skrecze DJ-a Felixa, więc też jak ktoś jest fanem, to może posłuchać. No i co, z drugiego tłoczenia trzy kolejne wydawnictwa Siła Spokoju Version Records, specjalnie dla Was, specjalnie tu w Straight Out of the Box, wideoblogu DJ-a Felixa, gdzie po prostu otwieramy pudełko i pokazujemy Wam, jakie otwieramy. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.